Sponsorami sekcji piłki nożnej drużyn młodzieżowych i Szkoły Mistrzostwa Sportowego Resowia są Handlopex, sponsor generalny sekcji piłki nożnej drużyn młodzieżowych Resowi. Komit, sponsor sekcji piłki nożnej kobiet Resowi. Pro One, deweloper Upclan, Grainplast, nasz sklep. Konsorcjum Stali, Metal Zbyt Polska, Vigo, fotoelektro.pl, ICN Polfa Rzeszów w kooperacji Wallon, fabryka reklamy TPM, Proferis, Medic Transport, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, najlepszy kebab w mieście, Triumf, Royal, kompleksowa obsługa przemysłu. Partnerami sekcji piłki nożnej drużyn młodzieżowych i Szkoły Mistrzostwa Sportowego Resowia są restauracja Podróżnik, ICF Karting, Drift Club and Restaurant, Promar International, Kino Zorza, Resgraf, Uniwersytet Rzeszowski, Gościnne Wzgórza, Pizzeria Toskana. Film powstał dzięki wsparciu Hurtownia Budowlana DMC w Boguchwale, Res Promotion, profesjonalny kolportaż materiałów reklamowych, Techres, montaż krzesełek i platform schodowych. Nazywam się Mateusz Lorenz. Urodziłem się w Rakszawie. Odkąd pamiętam, zawsze chciałem grać w piłkę nożną. To dla mnie wielka życiowa przygoda. Gra, sam mój udział w meczu pozwala mi na moment zapomnieć o troskach. Przenieść się zarazem w inny świat. Dzisiaj z drużyną Resowi jedziemy do Warszawy. Wydawać by się mogło, że droga się dłuży. Jednak każdy z nas ma w głowie jedną myśl. Zagramy mecz z Legią. Każdy mecz to nowe wyzwanie i zarazem kolejne doświadczenie. Piłka nożna jest moją pasją. Trening, dyscyplina, zapał. Wierzę, że jeśli się chce, to można wiele osiągnąć. Stadion Warszawskiej Legii. Z każdego kąta mówi do nas historia. Sam obiekt zapiera dech w piersi. Choć trybuny dziś są puste, czuć wspaniałą atmosferę. Wewnątrz wyeksponowane proporce, puchary, dyplomy. Obejrzeliśmy galerię zasłużonych piłkarzy. Legendy. Gmoch, Brychczy, Dejna. Ten ostatni szczególnie mnie fascynuje. Takie dni działają na człowieka. Myślisz sobie, mam marzenia. Wyznaczyłem sobie cel. Wiem, że jedynie ciężką pracą mogę go osiągnąć. Co więcej, chcę go osiągnąć. Tutaj absolutnie nie ma takiej możliwości. Piotr Gnatek, dwóch środkowych, Krzysiu Fiskorowski. Ich gra będzie oparta o ten trójkąt tutaj. Przede wszystkim będą operować piłką. Przegrane. Zagrać dobry mecz. Taktyka. Ustawienie formacji na boisku. Pressing. Obrona. Za każdym razem coś nowego. Coś innego. Trenerzy uczą nas piłkarskiego rzemiosła. Na odprawie przekazują nam swoją wiedzę. Nam pozostaje zrealizować to na murawie. Za nami mecz. Resowia kontra Legia. Co można powiedzieć? Nie było łatwo. Ale poziomem technicznym, ambicją i zaangażowaniem nie ustępowaliśmy przeciwnikom. Cały czas lewa strona, tutaj cała lewa strona, są zawodnicy prawo nożni, wszystko łamią na prawą stronę. Wszystko łamią na prawą stronę, wszystko do środka. Tym razem Legia wygrała. Jednak my wcale nie czujemy się pokonani. Każdy mecz to przecież dla nas nowe doświadczenie. Popełniamy błędy. Zresztą błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Teraz musimy z nich wyciągnąć wnioski. To dla nas praktyczna nauka. Gramy kolejny mecz. Tym razem po drugiej stronie boiska Krakowia. Wszyscy mam nadzieję, że będzie to dobry sprawdzian naszych umiejętności. Tego rywala znamy całkiem dobrze. Z Krakowiem mamy okazję mierzyć się w rozgrywkach ligowych. Przed meczem rozgrzewka. Nikt nie chce ryzykować kontuzją. To był udany występ. Sztab szkoleniowy może sobie pogratulować. Po zaciętej walce pokonujemy przeciwnika 3-1. Pobyt w Krakowie wykorzystujemy również w celach poglądowych. Udajemy się na Stadion Krakowi, gdzie tego dnia w meczu piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia mierzyła się z Lechem Poznań. Przy pełnych trybunach i gorącej atmosferze pasjonowaliśmy się meczem do ostatniego gwizdka arbitra. Co więcej,
padło aż 7 bramek, co rzadko zdarza się w meczach na tym poziomie. Zajęcia dydaktyczne, a zwłaszcza nauka. Na nim także musi być czas w życiu. Każdy człowiek musi się wszechstronnie rozwijać, bo jeśli tego nie robi, to stoi w miejscu lub zaczyna się cofać. Profesjonalny sport to także kompleksowa opieka medyczna, testy wydolnościowe, wszystko z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wolny czas staram się spożytkować jak najaktywniej. Dobra zabawa i rywalizacja, czyli kilka godzin spędzonych w kręgielni. Tu także każdy może wykazać się swoimi umiejętnościami. Jest także czas na sporty ekstremalne, mniej lub bardziej popularne. Każdy z nas chce sprawdzać się w czymś nowym. Na co dzień nie możemy narzekać na monotonię czy nudę. Ja osobiście pragnę być wartościowym człowiekiem. Wierzę w sukces. Moja szkoła jest dla mnie biletem w jak na razie nieznaną, ale niezwykle pasjonującą drogę. Wiem, że to co najlepsze jest jeszcze przede mną. Ruszam więc przed siebie, a kolejne rozdziały mojego życia będzie pisał los.